Po 100 latach od odzyskania niepodległości przejechaliśmy Polskę w poszukiwaniu budynków modernistycznych z lat 20. i 30. XX wieku. W filmie opowiemy o architekturze obiektów kultury II Rzeczypospolitej. Budowa gmachów publicznych i instytucji kultury była jednym z fundamentów, na których spierała się II Rzeczpospolita. Te wielkie zbiory narodowe powstające w czasach zaborów tak naprawdę nie miały swoich miejsc, gdzie można było je właściwie eksponować. Zróżnicowany wachlarz funkcjonalny obiektów kultury i rozrywki też skutkował zróżnicowaną formą architektoniczną, bo tutaj mamy gmachy od takich bardzo poważnych funkcji świątyń kultury czy sztuki jak muzea, świątyń literatury jak biblioteki, skończywszy na tych obiektach o takiej funkcji lżejszej. Możemy patrzeć na sztukę dwudziestolecia międzywojennego jako ciągłe ścieranie się tych dwóch tendencji. Z jednej strony tendencji do nowoczesności, która właśnie była tą tendencją europejską, ale ponadnarodową. Z drugiej strony bardzo silne dążenie do tworzenia stylu narodowego i w architekturze, i także w sztukach dekoracyjnych. Budynki budowane w okresie międzywojennym, budynki kultury w szczególności, niosły bardzo istotny przekaz tożsamości narodowej. Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku najpierw musiała uporać się z walką o granice i ze scalaniem terytorium. Gdy już nieco okrzepła, przyszedł czas na rozwój kultury i budowę obiektów dla niej przeznaczonych. Muzeów, bibliotek, klubów, teatrów i kin. Architektura budynków kultury miała tworzyć nowy wizerunek odrodzonego państwa. W wyniku I wojny światowej powstała nie tylko odrodzona Polska, powstało w środkowej Europie kilkanaście państw. Wszystkie te państwa stały przed podobnym zadaniem, to znaczy stworzenia nowoczesnych, energicznych, młodych struktur państwowych, które także wpisana była kultura i sztuka. Polska była w specyficznej sytuacji. Historia zaborów nie pozwoliła na zbudowanie jednej instytucji kultury na odpowiednim poziomie. Instytucje jak Uniwersytet Jagielloński, swoją bibliotekę wybitną, musiało mieścić pochodzącym jeszcze z przełomu XIV i XV wieku budynku Collegium Maius. Raz chciano to zrobić bardzo szybko i stąd tak znaczące inwestycje właśnie w takich istotnych miejscach w Polsce, w Warszawie, czyli w stolicy, w Krakowie, historycznej stolicy i stolicy kulturalnej, i w Katowicach, na Śląsku, który został odbity Niemcom dzięki powstaniom śląskim. Te wszystkie instytucje, jeżeli funkcjonowały wcześniej, tak jak na przykład Muzea Narodowe w Krakowie czy w Warszawie, nie posiadały swoich własnych gmachów. Jedne z najważniejszych budynków kultury polskiej powstały w międzywojniu w Krakowie. W bliskiej od siebie odległości stanęły gmachy Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Narodowego i trzeci symboliczny budynek – dom imienia marszałka Piłsudskiego. Obiekt ten miał pełnić różne funkcje kulturalne i klubowe dla legionistów. Dokładnie z tego miejsca, gdzie usytuowano ten gmach, z ulicy Oleandry, ruszyła kadrówka Józefa Piłsudskiego, która rozpoczęła Marsz ku Niepodległości. Projektant budynku, architekt Adolf Szyszko-Bochusz, sam był legionistą. Zaprojektował w tym czasie w Krakowie także kilka innych prestiżowych obiektów kultury w różnej stylistyce. Odradzające się po zaborach państwo budowało swój wizerunek, stawiając na modernizm. Kultura była wprzęgnięta w budowanie wizerunku Polski jako młodego, nowoczesnego państwa, ale jednocześnie dbającego o swoją narodową tradycję. Przestrzeni wystawienniczych nie było dużo. Oczywiście w Warszawie była zachęta, a w Krakowie budynek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Warszawska zachęta była przysłowiowym, prowerbialnym bastionem najbardziej zatwardziałej, konserwatywnej części polskiego świata artystycznego. Natomiast z drugiej strony mieliśmy takie fajerwerki awangardowe, jakim była wystawa Berlewiego w salonie samochodowym. To miała być właśnie taka manifestacja, jesteśmy nowocześni, nie potrzebujemy, prawda, żadnej zachęty, możemy pokazywać się tam, gdzie jest idol futurystyczny, jakim był samochód. W
latach 20. istotnym miejscem prezentacji dzieł artystów i architektów były wystawy w Polsce i za granicą. Odrodzona Polska od samego początku swego państwowego nowego bytu bardzo dbała o swój wizerunek międzynarodowy. I temu służyły przede wszystkim wielkie wystawy międzynarodowe, z których pierwszą była w 1925 roku wystawa w Paryżu, wystawa sztuk dekoracyjnych, na której to wystawie Polska odniosła prawdziwy sukces, zgarniając naprawdę wielką ilość medali w różnych bardzo dziedzinach. Dokonała się bardzo szczęśliwa fuzja. Z jednej strony właśnie tej tendencji modernizacyjnej, nowoczesnej, a z drugiej strony narodowej tradycji. Stało się to dzięki talentom takich artystów, jak architekt Czajkowski, autor pawilonu z taką bardzo piękną, krystaliczną wieżą. Dzięki rzeźbom Jana Szczepkowskiego i dzięki podobającym się niesłychanie panno-dekoracyjnym Zofii Stygińskiej. Obiekty wystawowe powstawały również w Polsce. Często miały charakter czasowy. Coraz wyraźniejsza była konieczność budowy nowoczesnych muzeów i galerii. Bardzo istotną rolę odegrał Instytut Propagandy Sztuki, jedna z rządowych agencji, która była jakby stworzona, powołana dla realizacji państwowej polityki, polityki kulturalnej, także międzynarodowej. Największymi i najbardziej prestiżowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi w międzywojniu w dziedzinie obiektów kultury była budowa muzeów narodowych. Projekty tych muzeów zostały wyłonione w konkursach, a fundusze w dużej części pochodziły ze składek publicznych. Łączyły się z wielką mobilizacją społeczną i akcją propagandową. W II Rzeczypospolitej zwrócono uwagę na budowę muzeów narodowych. Dzięki temu powstały dwa budynki w Warszawie, ukończony przed wybuchem II wojny światowej, i w Krakowie, rozpoczęty i nieukończony. To były największe inwestycje i najważniejsze, pokazywały zbiory dwóch najistotniejszych muzeów narodowych. Co bardzo istotne, w obu wypadkach zdecydowano się na architekturę, która łączyła elementy nawiązujące do przede wszystkim reprezentacyjnej architektury historycznej, jednak z formą nowoczesną. Teraz to wszystko miało być wyraźnie inne i ten wzrost w stronę nowoczesności jest bardzo znaczący. Wybór tego oto nowego języka, który miał pokazywać, że kulturę narodową będziemy pokazywali w warunkach i w sposób i w budynkach, które odpowiadają wymogom epoki współczesnej. Podobnie było w Krakowie i ten gmach krakowski, nieco mniejszy niż warszawski, ale w podobnym utrzymanym, monumentalnym stylu, był z kolei bardzo eksponowany pod względem urbanistyki, ponieważ otwierał panoramę na Błonia, na Kopiec Kościuszki. W II Rzeczypospolitej wiele znaczących inwestycji było finansowanych zarówno przez budżet państwa, specjalnie stworzony system kredytowania, który był oparty o Bank Gospodarstwa Krajowego, ale niezwykle istotne były także zbiórki publiczne i w ogóle ofiarność całego narodu. Architektura muzealna w Polsce międzywojennej nie jest mocno reprezentowana w sensie ilościowym, natomiast tych właściwie kilka obiektów to są wszystko obiekty o wysokim poziomie formy architektonicznej. Powstały w tym okresie trzy duże muzea o randze narodowej. Muzeum Śląskie w Katowicach, które pełniło funkcję takiego właśnie śląskiego narodowego przybytku kultury i sztuki. Muzeum Narodowe w Warszawie w 1938 roku było największym gmachem muzealnym w Polsce i w tej części Europy. Projekt do realizacji został wyłoniony w konkursie. Autorem był profesor Tadeusz Tołwiński. Budowa trwała 11 lat, od 1927 roku. Zgromadzenie funduszy utrudniał kryzys przełomu lat 20. i 30. Realizację przyspieszyli Stefan Starzyński, który w 1934 roku został komisarzem Warszawy, a potem Stanisław Lorenc, dyrektor muzeum. Powstał monumentalny gmach z trzema dziedzińcami, skrzydłami i odsuniętym od ulicy korpusem głównym. Wejście do muzeum prowadzi przez środkowy dziedziniec. We wnętrzu Tołwiński zaprojektował trzy wielkie sale ze świetlikami, przeznaczone na ekspozycje.
Muzeum Narodowe w Warszawie zostało otwarte uroczyście 18 czerwca 1938 roku. Otwarcie odbyło się wieczorem, by móc zaprezentować nowoczesną iluminację fasady oraz oświetlenie elektryczne wewnątrz. Muzeum Narodowe w Warszawie ma absolutnie klasyczny układ podwórca wejściowego, potem na osiowej holu wejściowego z osiowymi schodami, a potem wchodzimy w podobną, mniejszą przestrzeń holu głównego. Więc owostopniowanie przestrzeni, owa gradacja jest archetypiczna. Architektura pozbawiona całkowicie ornamentu, całkowicie budująca formę na funkcjonalnych rozwiązaniach. Oczywiście klasyczny jest materiał, bo to jest kamień, piaskowiec, którym są te obiekty wyłożone, czy w środku posadzki, czy wspomniane schody obłożone także bolechowickimi marmurami. Doświetlenia bezpośrednie szklanych dachów, które są europejskimi klasycznymi rozwiązaniami, weszły na trwałe do kanonu rozwiązań przestrzennych muzealnych, że to pośrednie światło rozsiane poprzez jakieś medium sufitu szklanego, podwieszonego, daje pewną magię z jednej strony wyizolowania, bo nie ma bezpośredniego kontaktu, nie ma okien, ponieważ ściany są zawieszone obrazami, są tłem dla rzeźb, dla gry artystycznej, natomiast światło tajemniczo wpada od góry. Instalacja tafli szkła w dachach oraz przeszklej na elewacji to rozwiązania, po które chętnie sięgali moderniści. Pozwalały odpowiednio doświetlić wnętrze, poszerzały przestrzeń, nadawały budynkom przezroczystości. Na lata międzywojenne przypada dyskusja w środowisku muzealniczym. To jest okres krytyki gmachów muzealnych XIX-wiecznych. Zaczęto zwracać uwagę na kwestie oświetlenia, na kwestie szkodliwego wpływu światła na obiekty zabytkowe. I układy funkcjonalne już planowano nieco inaczej. Również wychodzono naprzeciw oczekiwaniom zwiedzającego, że może nie wszystko on będzie chciał zobaczyć, że może niekoniecznie należy go zmuszać do przejścia wężykiem przez umieszczone amfiladowo sale, tylko żeby rozwiązać przestrzeń i funkcję w taki sposób, żeby zaoferować zwiedzającemu też pewien wybór. To były tematy, które były poruszane na takiej wielkiej światowej konferencji muzealniczej, która odbyła się w latach 30. w Madrycie. Również Polska miała tam swoją reprezentację. Pokazywano koncepcję polskich muzeów. Tam było Muzeum Narodowe w Krakowie. Budowę gmachu krakowskiego Muzeum Narodowego zainicjował prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki, który w 1934 roku ogłosił konkurs architektoniczny na budynek i otoczenie urbanistyczne gmachu. Budowa była wielkim przedsięwzięciem dla władz Krakowa. Nie ukończono jej przed wojną. Elewacje frontowe otrzymały bardzo prosty, monumentalny charakter, podkreślony olbrzymimi płytami z dolomitu. Takim centralnym punktem ekspozycji miała być trójpoziomowa rotunda, zaakcentowana niezrealizowanymi witrażami Stanisława Wyspiańskiego. Budynek Muzeum Narodowego został przebudowywany, rozbudowywany po wojnie, dlatego że przed II wojną światową udało się tylko zrealizować niewielką część. Także jeżeli chodzi o jego formę architektoniczną i ukształtowanie ekspozycji, de facto cały rzut, to jest to praca powojennych architektów. W przypadku Krakowa i Warszawy instytucje muzealne powstawały niemalże równolegle, a jednocześnie były stylistycznie odmienne, ale zachowywały pewien monumentalny rys, bardzo do siebie podobny. Wynikało to z bardzo prostej przyczyny, mianowicie konkurs na Muzeum Narodowe w Krakowie wygrała grupa architektów warszawskich. Muzea Narodowe w Warszawie i Krakowie, one
reprezentują już uproszczoną, ale jednak taką klasyczną formułę pewnej surowości, majestatu, monumentalności, przy czym te rozwiązania dosłowne, porządkowe, kolumnady z kapitelami jońskimi, tutaj zostały zastąpione elementami uproszczonymi. Czyli to nie są kolumny, tylko to są filary proste, to nie są pilastry, tylko to są przyścienne lizeny, tak jak jest to również w Krakowie. Natomiast Muzeum Śląskie projektu Karola Szajera, które powstaje w latach 30., ono już jest rzeczywiście zupełnie nowoczesne. Ta nowoczesność w przypadku Muzeum Śląskiego idzie w parze z formą architektoniczną. Ona bazuje na nowoczesnej konstrukcji, bazuje na szkle jako materiale wypełniającym. To muzeum składało się z centralnego korpusu o formie takiej dominanty wieżowej, ale takiej bardzo surowej i przylegających do obu stron bocznych aneksów. One były całkowicie przeszklone. Tam cechy właśnie architektury Le Corbusierowskiej są dosyć wyraźne, ponieważ boczne elewacje budynku były artykułowane oknami w układach horyzontalnych. Oczywiście płaski dach zostało też wyposażone w bardzo nowe czasy, nowoczesne rozwiązania techniczne. Tam były zastosowane fotokomórki, pasy transmisyjne, którymi można było odebrać rzeczy pozostawione z szatni wychodząc z budynku, systemy klimatyzacyjne. Absolutnie krzyk nowoczesności, jeżeli chodzi o tego typu udogodnienia technicznie. No niestety obiekt nieistniejący, zlikwidowany, wyburzony przez Niemców w czasie II wojny. No, jedna z największych strat, jeśli chodzi o nasze dziedzictwo architektoniczne tego okresu. Wojna przerwała niedokończone inwestycje gmachów muzealnych. Nowe polskie obiekty kultury II Rzeczypospolitej nie mogły funkcjonować zgodnie ze swym przeznaczeniem podczas okupacji. Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie został częściowo uszkodzony. Sporo zbiorów Niemcy zrabowali. Część pracownicy muzeum uratowali przed grabieżą. W Muzeum Narodowym w Krakowie Niemcy urządzili kasyno. Nowy gmach Biblioteki Jagiellońskiej nie został skończony przed wybuchem II wojny. Takim wielkim osiągnięciem, bez wątpienia architektonicznym, jak i cywilizacyjnym, była budowa Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie dla najstarszego polskiego uniwersytetu, której architektem jest Wacław Krzyżanowski, który wygrał w konkursie ogłoszonym przez Uniwersytet Jagielloński. Dzięki temu powstał budynek najbardziej reprezentacyjny, jeśli chodzi o budynki biblioteczne, który został w czasach II Rzeczypospolitej zrealizowany. Gmach ten mieścił się w bardzo wyjątkowym miejscu w Krakowie. Wokół niego powstało szereg budynków publicznych, poświęconych albo edukacji, albo instytucjom kulturalnym, które miały tworzyć takie nowe forum kultury w Krakowie. Krzyżanowski zaprojektował tutaj budynek, który łączył i funkcje reprezentacyjne, podkreślające godność najstarszego polskiego uniwersytetu i jego zbiorów bibliotecznych, ale też miejsce niezwykle funkcjonalne, z którego mogli korzystać coraz liczniejsi studenci, którym korzystano z takich udogodnień jak windy, odpowiednia wentylacja, nowoczesne magazyny. Budynek Biblioteki Jagiellońskiej jest fenomenalny pod względem konstrukcyjnym. Konstrukcję zaprojektował tutaj inżynier profesor Stefan Bryła, związany z politechnikami w Lwowie i w Warszawie, który należał do absolutnych geniuszy konstrukcji architektonicznych tego czasu. Żeby podać tylko jeden z przykładów, tutaj zastosował takie konstrukcje spawane z żelaza, które jednocześnie były szybami wentylacyjnymi. Z kolei architekt założył tutaj idealną syntezę tego, co modernistyczne, czyli uproszczenia bryły i funkcjonalistycznego układu, bardzo czytelnych podziałów na odpowiednie części magazynową dla pracowników pracowni specjalistycznej oraz czytelni dla czytelników. A jednocześnie z zewnątrz biblioteka zyskała kostium, który nazywany jest często zmodernizowanym klasycyzmem. I ta synteza dawała efekt znakomity. Dla Wacława Krzyżanowskiego istotny był każdy detal budynku. To należy bardzo wyraźnie podkreślić, że nie chodziło tylko o realizację bryły, ale chodziło o takie szczegóły jak klamki, jak elementy metalowe, meble, które były też projektowane specjalnie do poszczególnych miejsc nawet, których miały pełnić odpowiednie funkcje, zachowując właśnie modernistyczną estetykę.
Ponadto z wielką troską dobierano materiały, z których wykończono takie elementy jak sama fasada, czy na przykład hol wejściowy. Były to zarówno szlachetne piaskowce, jak i marmury i alabastry. Biblioteki okresu międzywojennego, podobnie jak muzea, projektowano już inaczej w sensie funkcjonalnym. Zwracano uwagę na nowe wytyczne w zakresie projektowania bibliotek, na to, żeby nie przecinały się drogi różnych użytkowników, żeby bibliotekarz nie wpadał na czytelnika, a czytelnik na półkę z książkami. Pod koniec okresu międzywojennego pojawiły się próby wyprowadzenia książek z magazynów i udostępnienia do swobodnego korzystania. Te dzieła modernistyczne, tak reprezentacyjne jak Biblioteka Wieluńska, opierały się na łączeniu tego, co funkcjonalne i tego, co estetycznie podniosłe. Wspinamy się po schodach w górę do tego miejsca, gdzie znajduje się czytelnia, które jest już tym miejscem zdobywania wiedzy, tym miejscem wybranym, które jest prześwietlone dzięki właśnie fenomenalnej konstrukcji Stefana Bryły przez bardzo obszerny nie tylko wolumen przestrzeni, ale też dach przeszklony, który wprowadzał tam światło dzienne i dodawało efekt takiego rozjaśnionego wnętrza, które mogło się kojarzyć ze zdobywaniem wiedzy, a jednocześnie było opcjonalne z uwagi na dobrą dyspozycję przestrzenną i doświetlenie. Powstaje w tym czasie też biblioteka Szkoły Handlowej w Warszawie, projektowana przez Koszczyca Witkiewicza. Przy czym w przypadku jednego i drugiego budynku przyświecała podobna myśl, podobna idea, żeby to była taka nowoczesna, ale jednak monumentalność. Mówimy o pewnej świątyni wiedzy. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej jest obiektem zupełnie niezwykłym. Została zrealizowana jako druga w Europie w XX wieku, a pierwsza w Polsce biblioteka o bardzo nowoczesnych funkcjach i bardzo takich nowatorskich rozwiązaniach i technicznych, i formalnych. Cały ten gmach został założony na planie kwadratu. Po jednej stronie mamy część całkowicie przeszkloną. To jest właśnie część czytelni, która została przeszklona specjalnie zaprojektowanymi szybami katedralnymi po to, żeby dawało to zarówno efekt taki metafizyczny, katedra wiedzy, ale także, żeby chroniło księgozbiory. Druga część tej bryły jest zamknięta, niedostępna dla osób postronnych i tam się mieści magazyn biblioteczny, którym Koszyc Witkiewicz zastosował niezwykle nowatorskie rozwiązania po to, żeby bibliotekarz nie musiał chodzić po drabinie. Był architektem niezwykle wyrafinowanym i wiedział, jakiego rodzaju elementy tutaj zastosować, żeby uzyskać określone wrażenia. A więc nie tylko gra ze światłem, które ma niezwykle ważne znaczenie dla odczytywania tego wnętrza, ale także detal. Biblioteki projektowano nie tylko jako samodzielne budynki, ale także jako części domów ludowych czy klubów. Były to popularne w międzywojniu obiekty przeznaczone dla grup zawodowych, na przykład domy żołnierza czy kolejarza, wznoszone z inicjatywy ich organizacji. W Łodzi w międzywojniu powstały dwa takie modernistyczne budynki. Pierwszy to dom-pomnik imienia Józefa Piłsudskiego. Projekt tego budynku został wyłoniony w konkursie ogłoszonym przez magistrat. Program obejmował budowę sali teatralno-widowiskowej, sal klubowych, pomieszczeń dla kombatantów. Został oddany do użytku w 1938 roku według projektu Wiesława Lisowskiego, który pełnił funkcję architekta miejskiego. Gmach domu Piłsudskiego jest przykładem architektury modernistycznej. Składa się z kilku spiętrzonych brył prostopadłościennych z charakterystycznymi, rytmicznie rozmieszczonymi lizenami. Fasadę obłożono płytami z piaskowca. Wewnętrzny dziedziniec umożliwia dobre oświetlenie wnętrza. Drugi łódzki obiekt jest obecnie zniszczony i zaniedbany. Mowa o Polskiej Imce, budynku Związku Młodzieży Chrześcijańskiej.
bryła budynku jest rozczłonkowana, modernistyczna. Codziennie w zajęciach uczestniczyło ponad 1400 osób. Budynek był uważany za najlepiej wyposażoną IMKE w międzywojennej Europie. Za szczególnie interesujące realizacje uznaje się dwa obiekty we Lwowie o charakterze klubowym. Dom pracowników gminnych miasta Lwowa i dom kolejarza. Oba mają charakterystyczne ceglane elewacje. Dom pracowników gminnych, zaprojektowany przez Tadeusza Wróbla i Leopolda Karasińskiego, profesorów architektury Politechniki Lwowskiej, powstał ze składek pracowniczych. To sami pracownicy, po strajkach, zawnioskowali, by od pensji odliczano im 1% na budowę klubu, w którym po pracy mogliby odpoczywać i uczestniczyć w zajęciach kulturalnych. Udział w kulturze w międzywojniu stawał się już powszechną potrzebą. W takich klubach lokowano często sale teatralne czy kina. W domu kolejarza było kino ROX, a w domu pracowników gminnych – Światowid. Dzięki znakomitemu rozwojowi polskiego kina powstawała cała sieć kin, i to budowanych w dużych i małych miastach. Lata międzywojenne to jest okres kojarzący się z kultem kina. Kino było też nowością. To było coś nieznanego w poprzednich epokach. Więc tutaj jakieś formy historyzujące no nie miały zastosowania. One byłyby nieuzasadnione, prawda? Kino to jest coś zupełnie innego i architektonicznie ono też mało ma wspólnego z architekturą teatralną, pomimo pewnej podobnej funkcji. Teatr to jest znowu pewna forma świątynna, prawda? Wyjście do teatru w kulturze międzywojennej to nie jest tylko obejrzenie spektaklu, ale to jest kurtuazyjne spotkanie w loży. Wymaga to pewnej oprawy zewnętrznej. Dlatego teatry projektowano raczej w takich formach klasycyzujących. Przykładem nowego, klasycyzującego, ale już o zmodernizowanych formach budynku teatralnego z międzywojnia jest Teatr Miejski w Białymstoku. Został zbudowany w latach 1933-38 z inicjatywy polityka Mariana Zyndram-Kościołkowskiego. Autorem projektu był Jarosław Girin. Powstał gmach z symetryczną frontową częścią, wertykalnymi liniami pasów pilastrów i przeszklonymi klatkami schodowymi. Bardzo ważnym fenomenem w czasach II Rzeczypospolitej była rozbudowa kraju nie tylko poprzez centra, ale też przez prowincje. A więc można mówić o takim dążeniu do demokratyzacji kultury. Oprócz kina, drugim dynamicznie rozwijającym się w międzywojniu medium było radio. Wraz z rozwojem jego popularności budowano w Polsce sieć stacji radiowych. Nowe stacje powstawały także na Kresach. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Stacje radiowe, które powstają, to są stacje we Lwowie, w Wilnie. Również powstaje taka stacja w Baranowiczach, powstaje taka stacja w Łódzku. To są wszystko obiekty o formie typowo modernistycznej, takiej wręcz awangardowej. Tutaj nie było miejsca na odniesienia do tradycji, do historii, dlatego że obiekt wiąże się z nowoczesną funkcją i jako taki domaga się też nowoczesnej formy. Budynek radiostacji pomorskiej, wybudowany w Toruniu w roku 1935 według projektu Antoniego Dygata, to budynek zupełnie awangardowy w zakresie formy. O takich cechach architektury Le Corbusierowskiej. Tam mamy płaski dach i okna w układach horyzontalnych i taką asymetryczną kompozycję bryły podporządkowaną funkcji. Ona się składa, budynek składa się z dwóch części w układzie swobodnym. W jednej części znajdowało się studio nagrań. Wejście jest umieszczone również asymetrycznie w zamkniętym takim ćwierćkoliście narożniku. Dzisiaj ten obiekt jest niestety dosyć mocno przekształcony. Zachował się tam design wnętrza. Tam mamy bardzo interesujące motywy, takie symboliczne, przedstawiające pioruny, gwiazdy, fale radiowe, piorun jako symbol
szybkości, z jaką sygnał radiowy rozchodził się w eterze. Funkcjonalistyczne budynki Polskiego Radia z lat 30. czy kin w większości nie zachowały swojej funkcji. Natomiast gmachy bibliotek, Jagiellońskiej i SGH oraz muzeów narodowych, choć częściowo rozbudowywane, utrzymały swoje główne przeznaczenie. Powstające II Rzeczypospolitej budynki muzealne były niezwykle reprezentacyjne, znakomicie wypełniały swoją funkcję. I można powiedzieć, że do dzisiaj te, które przetrwały w oryginalnym stanie, przede wszystkim Muzeum Narodowe w Warszawie, wciąż są symbolami właściwie osiągnięć architektury tego czasu, są niezwykle eleganckimi miejscami w każdym z miast, w którym się znajdują. W międzywojniu nie było Ministerstwa Kultury. Ono powstało zaraz w 18 roku, potem zostało zredukowane do departamentu w ministerstwie. Niemniej ta polityka kulturalna, zwłaszcza w latach 30., miała bardzo wyraźne propaństwowe oblicze. Widać tutaj zasadniczą różnicę między Polską przedwojenną i obecną, dlatego że obiekty kultury w okresie przedwojennym powstawały głównie wysiłkiem całego narodu. Kultura, która przetrwała i była nośnikiem owej wolności, niepodległości narodowej, może mieć także swoje świątynne przybytki. Transparentność stała się figurą nowoczesnej, modernistycznej architektury i figurą demokratycznego społeczeństwa.